zaapelujcie do dorosłych, nie róbcie nam czego. Co czujesz, jak ktoś ocenia twój wygląd? Czuję się gorsza od innych. Dostrzegamy problemy młodzieży, która jest często niewysłuchana. Jesteśmy narażeni na hejt. Nie komentować wyglądu. Nie lekceważyć naszych problemów. Krzyczcie o tym problemie, a w babciach na pewno zawsze znajdziecie wsparcie. Pozostajemy przy tematyce środowisk młodzieżowych, chociaż dziewczyny też twierdzą, że dziecięcych. I chciałabym, żebyśmy zanim przystąpimy do rozmowy z autorkami tego projektu, obejrzały taką główny przekaz komunikacyjny projektu Dzieci i Ryby, czyli spot, który jest dość poruszający i to będzie start do naszej rozmowy. Zobaczmy zatem przez chwilę, co dziewczyny przygotowały. Co czujesz, jak ktoś ocenia twój wygląd? Czuję się gorsza od innych. Smutek. Czuję się odrzucona i nieakceptowana. Jest mi przykro. Staram się tym nie przejmować. Czuję się dziwnie. Czy zostałeś kiedyś skrytykowany w internecie? Nie, ponieważ nie udzielam się w internecie. Tak, zostałam poniżona w komentarzach pod moim zdjęciem. Ktoś udostępniał moje kompromitujące zdjęcia. Tak, nawet kilka razy. Tak, dostawałam niestosowne propozycje od nieznajomych mi osób. Tak, dostawałem groźby w wiadomościach prywatnych. Co wtedy czułeś? Odczułam brak akceptacji. Mam uraz do dziś. Czułam się jak rzecz. Zabolało mnie to. Strach i lęk. Czy byłeś świadkiem znęcania się nad innym człowiekiem? Nieraz byłam świadkiem poniżenia w szkole. Nie byłem, ale słyszałam o takiej sytuacji od mojego przyjaciela. Tak, stanąłem w obronie poszkodowanego. Tak, ale nie wiedziałam, jak zareagować. Nie, nie byłam. Nie, to nade mną się znęcali. Kto był oprawcą? Zazwyczaj rówieśnicy, których nie znam. Ktoś z rodziny. Nie znajomi na ulicy. Moi bliscy. Bliscy znajomi. Czy znalazłeś wsparcie w drugim człowieku? Nie, bo nie chciałam na siebie zwracać uwagi. Nie, nie ufam ludziom. Udawałam, że wszystko jest dobrze. Moim najlepszym wsparciem byli przyjaciele. Bałam się prosić o pomoc. Sam sobie radziłem z problemami. A ty? No właśnie, ja objęłam patronat nad tym projektem, ponieważ uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby wrócić na tory życzliwości i akceptacji w każdym środowisku, ale wpadły na to cztery wspaniałe dziewczyny, które mamy już na łączach. Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami, ja nie wiem, która z was jest która, więc teraz będę przedstawiać, to wykonajcie jakiś ruch identyfikacyjny, dobrze? Otóż projekt Dzieci i Ryby wymyśliły i stworzyły następujące osoby. Kaja Kolarska, która to jest? Jest, cześć Kaja. Kinga Kania. Dzień dobry. Kinga Kania jest. Klaudia Krzysztofiak. Dobry. Jesteś i Natalia Tomaszewska. To ja. Dobra. To ja w takim razie zacznę może od tego, żeby wam pogratulować pomysłu, ale przybliżcie nam, na czym ten projekt polega i czego częścią czy czego elementem jest projekt Dzieci i Ryby. Może zaczniemy od liderki projektu, z tego co wiem, czyli Natalii Tomaszewskiej. Natalia, powiedz nam, co to za pomysł w ogóle? Nasz projekt to kampania społeczna, której tak naprawdę celem jest głośne mówienie o współczesnych problemach dzieci i młodzieży. W praktyce stworzyłyśmy konta w mediach społecznościowych na Instagramie, Facebooku oraz TikToku, gdzie dodajemy materiały edukacyjne, poradniki oraz to, co aktualnie się u nas dzieje. Prowadzimy również kanał na YouTubie, gdzie przez wybrany przez nas problem młodzieży stworzyłyśmy podcast i omawiamy tam, jak sobie z tym radzić i takie rzetelne informacje, których na co dzień nie słychać. Czyli oprócz zwrócenia uwagi na problem, przygotowałyście konkretne materiały, żeby wesprzeć osoby, które się właśnie czują tak jak bohaterowie spotu. To teraz mam pytanie w takim razie do Kai, jeżeli można. Kaja, dlaczego wybrałyście taki temat, bo to jest element
tak zwanej olimpiady zwolnieni z teorii. Skąd pomysł na to, żeby takim tematem się zająć, Kaja, może nam powiesz? Wybrałyśmy ten temat, ponieważ my jako młode osoby dostrzegamy problemy młodzieży, która jest często niewysłuchana. Jako ich rówieśniczki czy też koleżanki widzimy i wiemy wiele o tym, jakim ciężarem jest dla wielu z nas zwykła codzienność. Dlatego też postanowiłyśmy wybrać ten temat i nadać głos problemom. Super. No to teraz w takim razie przywołam do tablicy Kingę. Kinga, bo tak, projekt jest fajny, już go znamy ze spotu, wiemy, że są podcasty, jest post u mnie na Facebooku, który cieszy się dużym zainteresowaniem, ale wiesz co, ja bym chciała, żebyście tak szczerze nam, bądź co bądź babciom, ale kochającym i troszczącym się o młodych ludzi, żebyś nam powiedziała, z jakimi problemami dzisiaj mierzy się środowisko młodzieżowe. Środowisko młodzieżowe mierzy się z takimi problemami jak hejt. Wszyscy jesteśmy w internecie na swoje działania, jesteśmy narażeni na hejt, czy to pod komentarzami gdzieś, tak jak dziewczyny w spotach właśnie mówiły, czy jesteśmy narażeni na body shaming, czyli poniżanie ze względu na wygląd ciała zewnętrzny, który jest od nas niezależny. Jesteśmy też narażeni na takie problemy jak brak akceptacji ze strony rówieśników czy rodziców i myślę, że to jest taki właśnie największy problem w tym wszystkim. Czyli to są historie, które ty nam powiedziałaś, że występują, a ja mam pytanie, jakie wy dajecie, jeżeli mogę cię jeszcze, Kaja, poprosić, co powiedzieć, co mówicie, bo nie puścimy dzisiaj podcastów czy waszych audycji, ale powiedz mi, ja jako babcia dowiedziałam się, że nie wiem, moja wnuczka jest narażona z tego powodu, że jest krzywa, prosta, chuda, tęga, wszystko jedno. To co ja jej mogę, powiedz mi, powiedzieć? Co wy radzicie tym osobom, które są obiektami takich nieprzyjemnych zachowań rówieśników? Myślę, że odpowiedź tak jest naprawdę prosta. To w tym momencie wydaje mi się, że wesprzeć. Dorośli, czy to rodzice, czy to właśnie babcie i dziadkowie, powinni słuchać i obserwować wszelkie sygnały, które wysyłają młodzież, czy to dzieci. Jednak czasami też krzyk jest niemy. Czasami nastolatek nie powie czegoś wprost, tylko zasygnalizuje nam w jakiś sposób, że coś dzieje się nie tak. Ale w jaki sposób? Co ja mam zaobserwować, że sobie 17 kolczyk wpakuje w ucho, czy że zrobi włosy na różowo, no bo wiesz, ten niemy krzyk jest, bardzo ładnie brzmi, ale gdzie ja mam szukać takich sygnałów, oprócz tego jak mi nie mówi? Tak, proszę. Tak, myślę, że to co pani powiedziała, nawet te kolorowe włosy czy kolczyki, to jest pewien znak, że jednak chcemy dać o sobie znać, powiedzieć, wyróżnić się w jakiś sposób. Po prostu pokazać, że coś po prostu się dzieje. Czasami są to po prostu też, jeżeli nastolatek się zamyka, dużo nie chce mówić, no to właśnie to jest przede wszystkim znak, że warto się zainteresować i po prostu zapytać w najprostszy sposób, bo tutaj takie jakieś wielkie rady czasami nie pomagają. Wystarczy słuchać i wtedy wydaje mi się, że jesteśmy największą. Właśnie wy jako dorośli jesteście największą opoką dla nastolatków. No właśnie, bo gdzieś tam my zbaczamy chyba z takiej drogi porozumienia i komunikacji. Teraz mam pytanie do Kai, bo pomyliłam, Kaja, zaczęłaś mówić, to przepraszam, moja wina. Bo właśnie Kinga nam powiedziała, jakie to są problemy i na co ta młodzież jest wewnętrznie między sobą narażana. A powiedz mi, jak ty jako młoda osoba byś powiedziała, gdzie jest źródło tych problemów. Skąd one wynikają, że tak się dzieje, że mamy takie skłonności w ogóle? Znaczy, te problemy wynikają też głównie z tego środowiska, w jakim się znajdujemy. Mogą jakby one wynikać też, jakby wychodzić od rówieśników, od rodziny. Czyli myślisz, że taki początek tego typu problemów może się już zaczynać w domu i my powinniśmy trochę dorośli zweryfikować to, jak patrzymy na tą dorastającą młodzież wokół nas? Tak, dokładnie.
powinniśmy jakby wspierać, tak że powiem, nasze pociechy od jakby najmłodszych lat. A co byś powiedziała, wiesz, jesteś młodą dziewczyną, bo wy jesteście z trzeciej klasy technikum w Mszanie Dolnej, tak, o ile dobrze pamiętam. Tak. To co byś powiedziała, co w naszym zachowaniu, nas dorosłych, jest dla was wspierające, a co wam nie pomaga w funkcjonowaniu? To zacznijmy od tego, co jest wspierające i może poprosimy, ja już nie wiem z was, która jest która, która jeszcze nie mówiła. Wspierające zachowanie dorosłych, konkretnie, co my mamy robić? No przede wszystkim dać nam jak najwięcej wsparcia i jeżeli prosimy o jakąś pomoc, to też nam jej udzielić, nie lekceważyć naszych problemów, prosić, żeby jak najwięcej rozmawiać też ze swoimi dziećmi, najbliższymi, najbliższą młodzieżą. No i to chyba jest dla nas najważniejsze. Czyli przede wszystkim widzieć was, rozmawiać i nie negować wszystkiego, co z waszej strony wypływa. Dobra, to teraz tak zwane rzeczy, które powinniśmy zaprzestać lub zmniejszyć. Która z was powie o tak zwanych, popularnie mówiąc, don'tsach, czyli zaapelujcie do dorosłych pod tytułem nie róbcie nam czego? No, myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest, żeby nie komentować wyglądu, nie komentować ubioru, nie komentować jakiegoś gorszego zachowywania się. Jeśli młodzież na pewno zamyka się w sobie, to nie cisnąć, nie dopytywać. Myślę, że każdy z nas, jak będzie odczuwał wsparcie, ale nie takie nachalne, no to sam się otworzy i powie. Jednak gdy zauważymy jakieś takie nietypowe zachowania, czy zauważymy, że dziecko jest smutne, że nie radzi sobie, to najlepiej zaczerpnąć specjalistycznie pomocy, po prostu psychologa, no, no i dalej już leczyć się z zaburzeniami i problemami. No właśnie, wiesz, bo my trochę jesteśmy w takiej matni, bo z jednej strony słyszymy, rozmawiajcie z nami, pytajcie, miejmy jakiś dialog, gadajmy ze sobą, a z drugiej strony Natalia mówisz, że nie nachalnie, nie dopytywać, to ja trochę jestem w takiej kropce, co ja mam zrobić, ale powiedziałaś, Natalia, bardzo ważną rzecz na zakończenie naszej rozmowy, że tutaj jest taka mój apel do dorosłych. My, jeżeli cokolwiek zauważymy, to zanim zaczniemy sami próbować naprawiać, to warto zwrócić się o tak zwaną psychologiczną poradę dla rodziny. Nie musimy od razu iść do psychologa czy do innego specjalisty z tą wnuczką, czy córką, czy synem, ale możemy udać się my dorośli sami. Dziewczyny, wspaniały projekt, naprawdę. Kiedy zapytałyście się mnie, czy obejmę go patronatem, oczywiście zrobiłam to w podskokach i w nocy przesłałam wam oświadczenie. Mam nadzieję, że wasz projekt w olimpiadzie Zwolnieni z teorii zdobędzie dużo punktów, a my babcie dałyśmy wam tyle lajków i tyle udostępnień, ile mamy serc. Także gratuluję wam pomysłu, krzyczcie o tym problemie, mówcie, a w babciach na pewno zawsze znajdziecie wsparcie. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Trzymajcie się, kochane, i oby tak dalej.